Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Jak widzicie, mam trochę lepszy pancerz. Jest to konkretnie pancerz czwartego poziomu, którym zgarnąłem sobie za ulepszenie więzi w tej oto stacji. Już mamy piąty level, więc kolejna gwiazdka dołączyła do, w cudzysłowie, kolekcji. Spalarni się nie podbija, centrum dystrybucji ma prawie czwarty, węzeł górski natomiast ma, aż proszę zobaczyć, ma prawie piąty, a co jest najlepsze, dostarczyłem tutaj tylko i wyłącznie dwie paczki, ale premium i to w sumie w samo siebie wystarczyło. Południowy był, to już było wszyściutko tutaj, kolekcjoner chyba troszkę się podbił, ale no jeszcze nie na jakieś mega duże ilości, no ledwie tylko na 3,5 powiedzmy. Na resztę już jest podbita, więc... Dobra, czas sobie odblokować dwie nowe osoby, czyli lekarza i robotyczkę. Dobra, do lekarza sobie tak w miarę ustawiłem te rolki, żeby było taki fajny dojazd do niego. Do robotyczki, no z nią może być drobny problem. No ale zobaczymy. Okej. Okay. W sumie, czekaj, a propos tych tyrolek, to sobie natworzę tych asemberów więcej. Tak, ze 3. Dobra. Ciężarówka może być. Chociaż nam nie przyda mi się, bo to wszystko muszę brać na plecy. Okej, okay. Rozłóż lepiej ładunek. Spoko. Zgarnąłem sobie paczkę dla naszego kolegi Jaya i dostałem za to nową rzecz. Mianowicie... nie tu. Mianowicie... taką oto łapkę. Silverhanda. Wykorzystujące technologię wszczepów urządzenie, które znacząco zwiększa siłę lewej ręki użytkownika, dopóki zasila je akumulator. Po założeniu przyrządu Silverhand wspinaczka przy użyciu rąk nie spowoduje spadku wytrzymałości, a zatrzymanie się w trakcie ześlizgiwania będzie o wiele łatwiejsze. Dodatkowo dzięki niemu możesz wspinać się szybciej po linach i drabinach, z łatwością ponosić ładunki, a twoje ciosy i rzuty będą potężniejsze. Miej na uwadze, że korzystanie z tych funkcji wyczerpuje akumulator. Pamiętaj, aby kontrolować jego stan. No i mamy normalnie taką samą łapkę, jaką miał Johnny Silverhand, zamiast naszej zwykłej ręki. I myślę, że możemy sobie tak troszeczkę w tym pobiegać. Przyjemnej podróży. To jeszcze, a, jeszcze cosplayerkę sobie podbiłem, tylko nie pamiętam, czy na piąty level. Tak teraz zobaczyłem pod stanie moich plecków, ale muszę zobaczyć, czy cosplayerka ma piąty? Tak, ma piąty level, no to kolejna gwiazdka. I cosplayerka dała mi lepsze torby na plery. Mianowicie dwie, które mam teraz zamontowane, czyli torby na granaty, ale też mogę mieć taką samą torbę na taką kolejną, jak mam kieszeń użytkową, na przykład więcej worków z krwią. Ale na razie cztery, które normalnie mam, mi wystarczają, więc totalnie nie muszę brać tego więcej. No, a ponieważ teraz będziemy szli do lekarza, no to muszę, nie muszę, ale z chęcią wykorzystam te rolki, które sobie tutaj... Znaczy, w sumie ja tutaj postawiłem jedną tę rolkę, ale już tutaj kilka stało. Jezus Maria, sam... Ej, czekaj, stój. Biegaj mi tak z tym akumulatorem. Dobra, tam nie polecę przejść specjalnie właśnie poziom wyżej, czy poziom, w sumie to kilka właściwie, 100 metrów wyżej muszę zajechać, żeby tam dochwyciło. Dobra. O kurde, ej nie! O ty... O, to niefortunnie ktoś sobie widzę ustawił. O, ale do robotyczki mam prawie ustawione. Dobra, dobra, spoko, warto wiedzieć. Kurde, do tej tyrolki miałem, kurde, jechać najpierw, żeby do lekarza się dostać. Kurde, koło mi się kierunki. No dobra. Good to know, że ktoś poza mną jeszcze pomyślał a propos tych tyrolek, żeby to lepiej porozstawiać. No, tylko właśnie ten śnieg temporalny, który chyba działa gorzej. Mocniej niż zwykły opad temporalny, jeśli dobrze to zrozumiałem. Tak sobie machnąłem trzeci level tej tyrolki, żeby właśnie była bardziej odporna na śnieg. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie.
Znaczy w tym miejscu, no bo w tym miejscu to praktycznie w ogóle ten śnieg nie pada, więc ciężko mi cokolwiek stwierdzić, czy to faktycznie ma sens, żeby to postawić w takim miejscu. Generator, więc od razu zyskujemy energię, którą przed chwilą straciłem. Cyk, mamy tego, tam metale, bardzo dziękuję. Jedyny minus niestety tej rączki jest taki, że ona wyłącza mi moje rękawice grawitacyjne, więc... No niestety, jeśli chcę używać tej ręki, no to muszę też się, muszę obyć się bez rękawic. Dobra. Mam też buty kiralne, jak widzicie, w zapasie zawieszone, jakby mi się te moje zużyły, ale raczej nie nastąpi to zbyt szybko, bo te buty są mega wytrzymałe. Po prostu no, co chwilę sobie wymieniam sobie te zużyte na inne i mam... Miałem ten zapas schowany gdzieś w tym. W jakiejś skrytce. Dostawa. Świetnie. I go sobie wyciągnąłem, ale wiecie. Wyśmienicie. Wszystko powinno być w dobrym stanie. W razie WW warto mieć. I mam nadzieję, że, te, że tak jest, no ale raczej jest. Ale patrzcie, ten już ma prawie pierwszą gwiazdkę. Więc, czy będzie druga? Mamy drugą, dobra. I teraz pytanie. On na razie jest w, z Fragile. Fragile nie jest... jakby. Nie pamiętam, czy to się liczy jako Bridges, ale chyba nie. Więc on teraz, jeśli nie będzie chciał się od razu podpiąć do UCA, to bynajmniej do sieci powinien się wpiąć chcieć. To było bardzo dziwnie złożone zdanie, ale wiecie, o co chodzi. Pomijamy to wszystko. Chciałbym cię o coś spytać. Pomożesz mi dołączyć do UCA? Jeśli dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do opieki medycznej, to jestem gotów się tego podjąć. I Essa! Pięknie, od razu do UCA chcę dołączyć. Mua! To mi się podoba. Dobra, przy okazji zobaczymy, czy jak teraz na niego najadę, to czy... Dobra, to mogę sobie pominąć, żeby przeoszczędzić. No, dość spora ta jest odkryta. Dobra. O kurde, tu już też tyrolkę. Ej, no to nice, to nie będę musiał ja tyrolki stawiać. Dziękuję. Nie jestem już pierwszej młodości, ale wciąż mam wiele do zaoferowania. A właśnie, znalazłem coś, co mogłoby ci się przydać. Chętnie ci to dam. O, maniera. Znaczy, w sumie mam manierkę. Chyba miał dwie, czy to level up dla manierki? Tak, level up. Manierka na drugim poziomie zapewnia monsterkę, przywraca więcej kondychy niż maniera na poziomie pierwszym. Okej, okay, no w sumie no, działa dokładnie tak samo, tylko pewnie po prostu będę miał tego więcej. Ratujesz ludzi przed śmiercią. A jak sam wiesz, każde ocalone życie to jednego wynurzonego mniej. Co przekłada się na kolejnych ocalonych. Nie poddawaj się, choćbyś musiał sprostać największym trudnościom. Pamiętaj. Widzę, że włączyłeś do sieci kolejny schron. Świetnie. Poziom Hiralium rośnie zgodnie z prognozami. Jeśli chodzi o ED28, operacja się powiodła. Dalsze poważne zabiegi raczej nie będą potrzebne. Nie dotarliśmy jeszcze do mety, ale najgorsze powinno już być za nami. Pozostało nam rozbudować sieć, śledzić zmiany związane ze wzrostem Hiralium i wprowadzać konieczne zmiany. Farmakoterapia powinna wystarczyć. Tak, trzymaj sam. Dobra robota. No i dobra. Nowe zlecenie. Zobaczę, czy coś do robotyczki możemy zabrać, tak przy okazji. To do centrum dystrybucji, a to do Górskiego. Dobra, to możemy wziąć, bo to momentalnie zaraz to starczy dzięki tym tyrolkom. Więc spoko. I, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo pewnie mega gafę w poprzednim odcinku, kiedy mówiłem o Keanu i normalnie Reedusie, bo nie rolę sama proponowano Keanu, a rolę właśnie tego weterana wojennego, którego gra Mads Mikkelsen. No, ale widzę, że ta rolka niestety nie jest w jakimś dobrym miejscu ustawiona. Gdzie ona w ogóle jest ustawiona? Jezu, tu gdzieś? Co za Jan to tu ustawił? A, jeszcze nośnik znalazłem, a propos tej bazy terrorystów, w której znalazłem też ten...
Ten nosik dla Jaya. Bardzo ci dziękuję, Sam. To będzie mój skarb. Okej, teraz za mną jest Loch Ness, to czyli z tych względów. A, właśnie, a propos, jak wyjeżdżałem stąd, żeby sobie budować drogi, co mi, delikatnie mówiąc, trochę zajęło. A nie, mama to jednak powiedziała, no w sumie właśnie, bo ona jest jakby Loch Ness i mama, czyli Malingen są zjednoczone teraz ze sobą, więc na jedno wychodzi, z kim rozmawiamy. Jak widzicie, drogę mam rozbudowaną praktycznie całą, jaką tylko mogę mieć. Uwaga, ilości kryształów chiralnych, jakie musiałem dostarczyć tutaj, do tego ostatnich odcinków drogi, są chore. Do każdej układarki musiałem dołożyć po 3000 kryształów. Wiecie, ile to było farmienia? Mnóstwo. To jest jedna z tych właśnie chwil, na których nie żałuję, że nagrywam takie odcinki na trochę do przodu. Bo ja to bym dostał pierdolca normalnie, jak ja bym to z wami na przykład na jakiś... Gdybym miał streamował, a nie powiem, mam w planach streamować. Tylko przydałoby się mi trochę lepsze warunki od tych, które mam aktualnie. Ja bym bardzo chciał postreamować sobie de facto cokolwiek. Tylko no nie jestem na razie w stanie. Ale gdybym streamował... Gdybym ja miał zbierać tyle tych kryształów na streamie... Chryste panie, ja bym to zbierał chyba 4 godziny. Na jeden kawałek trasy. Dobra, tutaj... No tam dalej nie ma tyrolek, no bo nie ma sieci. Ale już samo to przejście jest wystarczające. I co? Więc dobra... Robotyczka jest gdzie konkretnie? O, tutaj więcej do robotyczki jeszcze. Zgarniemy przy okazji. Te dwie paczki oddamy. Skrąd temporalny. Ktoś... Oj! O! Szczęście zaliczyło upadek. Nie. Nie roz... W tym sobie nie rozrzucony. Co tu robi paczka do Nestora? I was porąbało chyba, ludzie! Olej do maszyn. Okej. Taka większa paczka to jest. Co, serio, co w takim miejscu robi paczka do Nestora? Więc wyobraźcie sobie przejść do Nestora tylko po to, żeby mu to oddać, nie? Stąd, do Nestora. Czy po drodze, czy z buta. To jest nam jakaś chora trasa. Dobra, gdzie to jest konkretniej? Tam już. Dobra, no to... Od czego się ma wyrzucić spoiwa? O! Okej, to było dziwne. To było serio aż tak bardzo zagrzebane w śniegu? Chyba nie. Dobra, mogę skakać normalnie w tym śniegu, no ale... Samo przechodzenie w nim jest trochę problemem. Dobra, nie ta opcja, nie ta opcja. Jezu, wróćmy sobie jednak do tych rękawic grawitacyjnych, no bo trochę bardziej mi pasują. Nie ta opcja. Dobra, monsterka mogę sobie dupnąć, bo czemu nie? Taką dychy sobie odzyskamy. No, dzięki temu, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, to się błyskawiczna maniera będzie napełniała. Ale wróciłbym sobie do moich rękawic. Czemu mam z harmonikę zdjętą? Powinna być założona. Bo jednak te rękawice są lepsze. I muszę tę srebrną rączkę niestety rozłożyć. Ale chociaż nie powiem, osobiście sądziłem, że ta srebrna rąsia to będzie coś bardziej a la... ten. Dobra, gdzie ona jest? O kurde, ona tu gdzieś dalej jeszcze? Aha, no tak, jeszcze, no pewnie. Jeszcze mi tu wynurzonych dajcie. Bo czemu by nie?
Świetnie. No, nie dość, że jestem bez loot, to jeszcze będę miał tych dużo. Bailando. Co jest gorsze, mi się za chwilę skończy akumulator. A nie mam jak tego nawet naładować. O! Dobra, granat. Dobra. Idziemy dalej. Teraz z tym granatem będę chodził, bo jak mnie coś zauważy, no to bynajmniej mam szybką reakcję. No coś. Chowaj to tam. Żeby tak nie przeszkadzało. Widzę, że trzeba będzie duże poprawki. Dziwnie. Nie no, kurde! No, ej! No rzuć! Chmurka bezpieczeństwa, chłopie. Zabieraj wszystko. Kolejna chmurka. Raz. Dobra, naokoło. Chowaj ten granat. Dalej tu jest? Nie. No i bardzo dobrze. No to jest to właśnie. To pokazuje, jak bardzo jestem w dupie, jeśli chodzi o chodzenie przez teren wynurzony bez naszego Eudeka. Żadnego ładunku do stacji te obrać nie chcę. Gdzieś tą roboteczkę gdzieś tutaj? Jest tutaj. Okej, 250 metrów. Jezus, tam jeszcze w górę i potem na dół. Ta to się usadowiła, naprawdę. Dobra, w razie, bo mam chyba drabiny przy sobie, więc z wejściem nie powinno być problemu. Granat. O, dobra, przez to powinę. Przecież nie wiem, czy ja przy mnie nie przyciąłem pępowiny, kiedy on już w sumie zdychał. No ale... Musimy tu rozwodzić zbytnio. Dwa. Ja się teraz już nie depincelować, to bym zaoszczędził w czasie. Za trudno. Też nie wiem, od czego zależy, kurde, jaki wynurzony da mi ile kryształów, nie? Bo są totalnie randomowe ilości. Raz dostanę takiego 10, raz dostanę 15, raz dostanę 25, a raz dostanę 140. Chociaż to ostatnie to dostałem chyba tylko z tego takiego gigantycznego wynurzonego, którego załatwiłem. Chyba w 16 odcinku? Mi się wydaje, że to ten. Będę to muszę odsapnąć chwilę. Chociaż, dobra, wiecie co? Na czas tego łażenia po górach, to może jednak tę rączkę bym sobie założył. Bo właśnie dzięki temu, że używam tej rączki, to mi skina nie zużywa kondycji. No, bynajmniej dopóki mam akumulator sprawny. Więc kurna! Dobra, drabina. Drabina tutaj. Drabina chiralna.
Dobrze. Wchodzimy. Stałek. 25 minut minęło, nawet nie wiem kiedy. Węzeł południowy, robotyczka. Dobra, no aż tak się nie będę tam przetegowywał. No i sama robotyczka jest w tym miejscu. Dobra, kolejną drabinkę poproszę w takim razie. Zejdźmy sobie jak człowiek. Nie będę skakał jak jakaś małpa. Ale mówię, ja tutaj stawiam tyrolki i to w trybie natychmiastowym. Dobra, coś tam się może leciutko uszkodziło, ale... Dobra, zakładam, że ona to raczej nie będzie chciała przystąpić do UCA. Skoro lekarz chciał praktycznie od razu, no to jej się pewnie nie będzie chciało. Już tak strzelam. Ale kto wie, mogę się teraz nawet że mylić. No dobra, dostarczamy i co powiem? O, jesteś! Widzę, że uważałeś. No i ładnie, to lubię. Zobaczmy, czy coś się coś zniszczyło. 4% niby, ale... Okej, mamy drugi level, to mi się podoba, czyli będzie wpięcie do sieci. Podobno zajmujesz się rozbudową sieci chiralnej. To prawda, że taka umowa da mi dostęp do waszych schematów i tak dalej? Chcę udostępniać w sieci wyniki moich badań, żeby inni mogli pogłębiać wiedzę, tak jak ja pogłębiałam. Chcę zostać członkiem UCA. Essa! Okej! Okay. Okej, okay, poszło wyjątkowo łatwo. Myślałem szczerze, że ona nie będzie chciała dołączyć, ale... Jedna wielka essa. Dwóch nowych członków UCA, których tylko teraz wystarczy levelować. Nie ciekawi mnie, co będę dostawał od nich za te levele. Mówisz, że Hartman jeszcze nie jest w sieci, nie? Na bank ten mały fragment mapy, na którym jest to serduszko, to jest właśnie, jakby powiedzmy, jego rewir, nie? Uuu, egzosuit terenowy. Pewnie tak, powiedzmy, specjalnie na ten. Na właśnie nasze aktualne położenie, powiedzmy. Dobrze, bardzo dobrze. No to jedziemy na jednym wózku. Z przyjemnością bym cię oprowadziła, ale mam straszny bajzel. Dzięki, Sam. ED28 wraca do zdrowia. Tak jak oczekiwaliśmy, rośnie jego więź z tamtą stroną. Zanikły też spazmy i konwulsje. Wiem, że bez ED nie jest lekko, ale musisz kontynuować swój bój. Tak jak ten dzieciak. Tak jak twój Eudek. Sam, mamy zlecenie od nowego klienta. Sprawdź terminal w węźle górskim. Im szybciej, tym lepiej. Ktoś chyba potrzebuje leków. Dobra robota. Dostępne okay. Nowe zlecenie. Czy mogę się wrócić na szybko do górskiego? Dobra, jeszcze tutaj. O, to egzoszkielet skonstruowany przez robotyczkę. Prawda? Powinien się przydać na górskich szlakach. I w sumie na każdej kiepskiej drodze. I wiecie co? Aktualnie to ja chyba wolę ten egzoszkielet niż ten egzoszkielet szybkościowy. Biorąc pod uwagę, w jakim miejscu ja aktualnie się poruszam. Choć niestety minusem tego egzosuitu jest, no właśnie, fakt, jak wiele miejsca on zajmuje. Ale na szczęście będę go nosił na sobie, więc nie będzie zajmował mi żadnego miejsca. Tylko teraz tak. Egzoszkielet mam jakiś poza tym szybkościowym? Z tego co widzę, to nie.
ale tak, rękawice grawitacyjne są mega pomocne, ale na to, przez to, że będę głównie łaził teraz po górach, no to raczej mi się nie przydadzą. Więc rozłożymy je sobie, myślę. Szybkościowe też rozłożymy. Wyrzutnia spoiwa się czasami przydaje. Assemblery za chwilę stąd znikną. Chociaż dobra, rękawice mogą zostać, po prostu nie będę ich używał. Karabiny, no wolę, żeby zostały. Chociaż dobra, nieśmiercionośny mogę przetworzyć, bo na razie nie będę walczył z mułami nic, a w razie czego mogę sobie na szybko skrafcić takowy. Pancerz niech ze mną zostanie, drabina zostaje, buty zostają. Granat, jak widzicie, mam mega dużo, chociaż chyba zrobić tak, tu mamy dwa, to jedno. Dobra, te dwa bym sobie zużył i dwa bym sobie dał jakieś zwykłe granaty, albo... Chociaż dobra, nie, to nie ma sensu. Bo nie zamierzam zabijać wrogów, więc nie ma sensu właśnie robienie zwykłych granatów. Literalnie jedyne I nie przetworzyłem tego. Jedyne zwykłe granaty, jakie... O! Może przetworzyłem? No niby przetworzyłem, ale nie było kurde animacji w ogóle. To jest dziwne. Dobra, to pomijamy. Drogą wyjątku. Dobra, co mi w tym sprzęcie jeszcze pokazuje? Okej, okay, no w sumie nie wiem, co mi właśnie pokazywało. Chyba nic. Ale trudno. Czy mam coś na powrót? Sprężyny do lekarza. Stacja Meteo. No kurde, w sumie od niej dałoby się naprawdę fajnie te rolki poprowadzić do stacji Meteo. Więc to jest tego kwestia ogaru. Tutaj przenośne urządzenia medyczne do centrum dystrybucji na północ. No, to jest trochę daleko, więc podziękuję. Ale tę sprężynkę możemy sobie wziąć, no bo i tak będę tam szedł. Więc dobra, mam trzy assemblery, czyli trzy te rolki będę mógł sobie machnąć. Tylko w sumie pytanie, czy trzy tyrolki to będzie wystarczająco. Bo coś mi się wydaje, że chyba nie. Więc wiecie co, tak w razie W, to sobie stworzę jeszcze... Jeszcze tak ze dwa takie assemblery. Żeby mieć właśnie... pewnik, że wystarczy mi tych tyrolek. No i dobra. Wiadomo, ten rok też będzie na śniegu stała, więc będzie mocno się zużywała, więc tą na pewno przydałoby się ulepszyć dosyć mocno. No ale niestety będę się musiał obejść smakiem, jeśli chodzi o to. Dobra, tutaj dalej jest jej teren, powiedzmy, więc tu nie mogę niczego budować. Wolałbym jednak mieć zjazd na ziemię z tej tyrolki. Dobra, tu... O! Gorące źródło. Ładnie. To jest zajebiste. Dobra, tutaj... Użycie broni dozwolone. Okej, wychodzę poza jej teren, spoko. To zobaczmy, czy mogę tu zbudować tyrolkę. Jak poza... Co?! Nie da rady sam. Nie możesz budować obiektów tak blisko siebie. Musisz wybrać inne miejsce, poza kręgiem sensorowym. No przecież nie jestem w tym kręgu, no nie wkurzaj mnie, Hartman! O! Okej, okay, dobra. Dobra, na szczęście. Minimalnie musiałem tylko troszkę dalej tu stać. Dobra, bo do Górskiego idę tam, co nie? To jest lekarz, nie? Ja. Kilometr prawie od nas. Dobra, tam się buduje tyrola.
Tam na samej górze, zaraz obok tej strażnicy, by się przydało drugą taką ustawić. Użycie broni dozwolone. Nie powiem, za jakiś generator, to bym się tu nie obraził, nie? A wręcz bym go wymagał. Znaczy wymagał, w sumie, jak dla mnie postawienie generatora, to jest must have. Must building. Dobra. Jak tylko się odblokuje sieć Hirana, to gdzieś postawić tego, gdzieś postawić generator, to jak dla mnie to jest po prostu rzecz, którą trzeba zrobić. Nie można, tylko trzeba. Żeby gdzieś obok jakiegoś tego schronu, czy punktu dostawy, żeby zawsze gdzieś stał jakiś jeden generator. Według mnie po prostu nie ma bata, to ma być i koniec. Dobra, czy widać tę tyrolkę? Widać, tak, tak, chodzimy powoli do wynurzonych, spoko. Okej. Tutaj jeszcze widać, więc dobra, bierzemy drugiego assemblera. Dobra, zobaczmy, jak daleko jestem od tej tyrolki. Dobra, tak będzie szybciej. Robotyczka i tutaj tyrolka. Ile? 228 metrów. Okej. Czyli jak dla mnie, zajebiście. Tutaj, o, pięknie, jeszcze w zajebistym miejscu ustawiona. Tak więc, pyk. Tyrolka numer dos zbudowana. Tu mi gdzieś łapało kolejną tyrolkę. Gdzieś na dole? No. Spokojnie, spokojnie. Nie karabin. Chociaż w sumie, kto wie, może się przydać akurat. Ja to później tu. O Jezus! Serio tu... O Boże, ja tu miałem assembler, kurde, tak wysoki... O, z 9 użyciami? Boże, ja tu jak kraftuję sobie jakieś pojedyncze użycia. Dobra, czekaj. Wypij tego monstera. Żeby odzyskać kondychę. Bo jej mamy zajebiście mało. Dobra, gdzie mi tyrolkę łapie? Tam jest. A, ale jest przeszkoda, no właśnie. To jest ten problem. Ale dobra, jeszcze jedną gdzieś łapię. A, druga to jest ta moja. Okej, okay, ona jest tam na górce gdzieś. Czyli dobra, jakbym chciał, żeby to połączyło dobrze, to musiałbym ją postawić albo tam, albo tu. No, ale tam to za Chiny Ludowe nie dojdę, więc tutaj będę musiał ją postawić. Ewentualnie na tamtej skałce. Żeby tak... Żeby fajnie stała. Karabinie, wracaj do mnie. Chodź tu. Dobra, na razie odstaw ten. Już. Karabin? Już? Ej, no bez jaj! Dobra. Granat? No, puszczać mnie! Jest na chmurka. Karabin. Nie, zostaw. Już tak zabierz. No, tak, o, po prostu, żeby zużyć. Bierzemy drugą taką. Cyk. To jest to. To jest to właśnie. Jak bardzo można być w dupie, nie? Jeśli chodzi o brak naszego kochanego Eudeka. No. Też, dobra. Niczego. W sumie coś tam dostarczam, ale nie uszkadzam tego, więc nie ma co się martwić. Kurde, w sumie na opartego to może dałbym radę tam wejść. No zobaczmy, do tej tyrolki jest ile? No, trochę niżej. Trochę tu. 170 metrów. Więc w zasięgu pewnie by była. Jak tu bym postawił...
też by była w zasięgu, a to jest taka fajna górka jeszcze. O, plus może do tamtej tyrolki by było, dobra. Okej, to spróbujmy tutaj postawić tyrolę. Dobra, muszę przestać spadać w taki durny sposób z tych rzeczy. Taki będzie trochę odcinek samobudowniczego, powiedzmy, ale myślę, że na przyszłość na pewno się to opłaci. Dobra, ta tyrola jest gdzieś tam. Zobaczmy, do tamtej mojej tyroli. No, widzę ją. Tylko pytanie, czy będzie na tyle zasięgu, żeby to złapało. Dobra, mamy te pojedyncze assemblery. Tyrolka. No łapie. O, już jakąś tyrolkę łapie z tamtej strony. Pięknie, jakąś tyrolkę online'ową. Jakąś przeszkodę tutaj. A, bo ktoś se stąd tutaj walnął. No ale to w tym głupim miejscu to postawione, było lepiej tu. No i dobra. Budujemy w takim razie. No i dobra. Mamy już praktycznie takie bardzo ładne połączenie. Tam idziemy w kierunku... No, prawie w kierunku lekarza. I zobaczmy, to jest która tyrola? Bo ta tutaj, to jest ta pode mną, a ta w oddali, to będzie ta tutaj. Okej. I z tej tyrolki do tej, albo do mojej? Powinno chyba złapać. Ej, to by było zajebiste połączenie, jak to teraz siądzie. Ty, no to jest aż do... Teraz to aż chcę przetestować, nie? Budowa zakończona. Nie, szkoda, że to nie są specjalne stopy, bo to od razu tutaj wrzucił, no ale trudno. Zobaczmy. Łapie. No łapie. I to tylko na minimalnym zasięgu. Co już jest spoko. Mamy? No, skrzyneczka pocztowa. Spoko. Okej. Poza zasięgiem. Ajajajajaj. No niestety. O. Ale nie, no też. No kurde, kto takim debilnym miejscu tyrolkę postawił? Nawet to tutaj nie sięga. Czyli okej, mamy tutaj taką tyrolę. Czyli ani do tamtej, ani do tej nie sięga. Niestety. Ha. No, mógłbym tu postawić tyrolkę, na tym budynku na przykład, i miałbym wtedy, myślę, zjazd do moich tyrolek tam na dole. Ale patrzcie, to ma drugi level i do tamtych nie sięga, to aż, no, trochę smutne, jeśli mam być szczery. No ale dobra. Teraz byle tylko się nie zabić. Bo uwaga, udało mi się zginąć i to w sposób naprawdę idiotyczny, bo właśnie, wracając od Nestora z podostatnią paczek, spadłem po prostu stamtąd, gdzie on był, bo źle po prostu wycelowałem sobie zeskok i zginąłem. No ale przy okazji dowiedziałem się, co się dzieje po śmierci. No, ale w sumie to była taka śmierć z mojej winy, więc no, normalnie po prostu striggerowała się ta nasza repatriacja, która po prostu polegała na tym, że musimy wrócić do ciała. Więc co by się stało, gdyby mnie zabili terroryści? No tego jednak dalej nie wiem. Muły, wiadomo, muły mnie nie zabiją, muły mnie tylko ogłuszą. Opierdolą mnie ze wszystkiego i gdzieś tam daleko od siebie zostawią, ale tylko ogłuszą. Co terroryści by zrobili z moim ciałem? No to jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Ale mówię, nawet nie jestem pewny, czy chcę to sprawdzić. No i dobra. Okej, no wejdź tu, wejdę, bo mam drabinkę. Więc z tym problemów nie będzie. Okej. Poproszę o drabajnę. Cyk. Od razu o assembler. Tam tutaj. Żeby go zużyć. Kurde, czemu ja nie sprawdziłem tych... Chciał mi zostać po moim łażeniu poza odcinkowym, kurde, ten assembler z 9 użyciami. Kurde, nieodpowiednia powierzchnia. Niestety. Dobra. Dobra, wstawaj, wstawaj.
Okej, okay, tutaj mamy połączenie. O, i zajebiście. O, i patrzcie, mamy tutaj połączenie. No, nie, tutaj. I tu mam podwójne połączenie, bo mam do tamtej tyrolki. Bezpośrednio do tamtej tyrolki mojej i do tej, której zaraz obok lekarza. Zajebiście. Buduj to w takim razie. No i bueno. I patrzcie, jakie zajebiste połączenie sobie teraz stworzyłem, nie? Teraz mam mieć tylko nadzieję, że gościu, który tą tyrolkę postawił tam kawałek dalej i nie postanowi nagle zdemontować, bo to trochę by ssało. Ale raczej wątpię, że będzie chciał to zrobić. Budowa zakończona. No, teraz tylko ulepszyć te wszystkie tyrolki do drugiego levela, żeby nie niszczyły się tak szybko. No, a w razie gdyby mi się jakoś mega chciało łazić z tymi wszystkimi ładunkami, no to mogę to wszystko na tego trzeciego levela ulepszyć. No i wtedy będzie się jeszcze mniej niszczyło, a to mi jest tylko to mi jest jeszcze bardziej na rękę. No, tam mam, ale nie, ja chcę tutaj mojej, fajnie ustawionej bezpośrednio zaraz obok tego ziomka, się przenieść. No i dzięki temu będziemy mieli, że wróćcie, zrobimy zaraz tego questa, czy questa, tego dostawę. Mam nadzieję, że jakoś mega jej nie poniszczyłem przez te wszystkie upadki. No, to się za chwilę przekonamy. Po ocenie. Więc zobaczmy. To pomijamy wszystko. A, kurier. Wybornie. Kurde, ale tego gościa, który gra... Zakładam, że... Dobra, będzie A pewnie. O Jezus, C! Ajajaj. I nigdy nie lekceważ swojego zdrowia. Okej. Ten aktor głosowy, jeśli jeśli kiedykolwiek słyszeliście, czy słyszeliście, oglądaliście animację niesamowity Mega Spider-Man, to ten aktor głosowy, który w polskiej wersji podkłada głos pod właśnie lekarza, dubbingował, z tego co kojarzę, kolekcjonera właśnie w Mega Spider-Manie. Ale o dziwo, z twarzy ten jest też bardzo do niego podobny. No, jakby tak jeszcze skorygować trochę, bo tak mam w głowie teraz... Wygląd właśnie kolekcjonera, no i trochę jednak... Wygląda on inaczej. No patrzcie, no kurde... 30 minut czas dostawy, a ja to dostarczyłem w ile? W niecałe 2 minuty. Do wody też nie wpadłem, więc o co kaman? Tu limit czasu... Nie, tutaj dalej, co? Limit czasu... A, dobra, ale na premium jest 20 minut. Okej, okay, dobra, czyli nie dlatego było A. No ale musiałem... Ale w sumie wtedy czekałem na tego. O-o. O kurde, dobra, trochę problem. Teraz się zrodził. Dobra, co bym mógł przymocować sobie do kombinezonu? Na pewno rękawice i assembler. Czy mam coś na ładunku? Nie, znaczy na narzędziach nie mam, no to niech karabin poleci na narzędzia. Rozłóż ładunek. I czy teraz mógłbym to wziąć? Nie, dalej mogę tylko nieść w ręce. To czego by tu się jeszcze pozbyć? Dobra, w sumie wyrzutnie spoiwa i drabinę mogę... Że nie, drabinę wolę mieć przy sobie akurat. Assembler też. Dobra, to zróbmy tak. Te pancerze w takim razie zrzucę sobie do szafki. I teraz powinno się to fajnie ułożyć. I teraz powinien mieć właśnie miejsca na tyle, żeby móc to wziąć. Gacia. Pięknie. O kurde, czy dobrze widziałem, że jestem przeciążony? Aktualne dane przesyłki. No niestety jestem. Czyli muszę sobie wymienić egzoszkielet na... Ten egzoszkielet terenowy. Ale to akurat problemem nie będzie. Problem będzie, znaczy, nie, Boże, nie terenowy, tylko na wzmacniający. Tylko problem w sumie będzie fakt, że
nie będę mógł tego egzoszkieletu terenowego wziąć ze sobą, będę musiał go tu zostawić, ale już tam wolę ten... Czekaj, wybierz, to jest po prostu załóż. Więc tak. Drabina na plecy, proszę. No i terenowy tutaj zostanie. Jak ktoś będzie chciał, może z tego wziąć. Mi tu tam ziemi nie grzeje. No a dzięki temu mogę teraz właśnie bardzo fajnie dostarczyć to w sposób. Użycie pozwolone. Nie wiem, czy tradycyjny to jest dobre. Dobrze powiedziane nawet. Dobra, jazda. O nie! O! Nie! Kurde! Zaś nie. Zaś będzie chujowa ocena. Ajajaj. Kurde, to. Zaś mi się trylka jebła. Już z tej mogę chyba bezpośrednio tutaj zjechać. Jak fajnie złapało. Dobra, zobaczmy, ile to mi czasu zajęło. Poprawka. Okej, nieco minutę. Dobra, to może jeszcze tak będzie SK. Na końcu chcę. Biegł się. Dobra. Realizuj dostawę. Hej, Sam. Słuchaj, nie chciałbym cię wykorzystywać, ale sprawa jest naprawdę ważna. Wow, jak dotarłeś tu tak szybko? Nie przestajesz mnie zadziwiać. Okej. Mamy eskę. Dzięki, Sam. Jest. Aha, kurde. On tak, on zaczął jakby jakimś rodzajem do fabuły, a on tak normalnie to zaczął gadać. Kurde... Typie... Weź tak, nie tego i co? Alpinista... Antybiotyki... Ośnieżone górzyste miejsce... Okej, czyli kolejna opcja na tyrolki. Ale to już w kolejnym materiale dopiero. Zobaczmy, gdzie on się znajduje. Gdzieś w tym miejscu chyba. Okej, tutaj jakaś tyrolka jest, widzę. Ty, no cała sieć tyrolek tu jest walnięta, kurde. To czekaj, to ja bym stąd wyszedł z tym. Idę tu, do tej. Do tej. Do tej i... Kurde, jestem prawie u typa chyba. Muszę zobaczyć, gdzie on jest, ale chyba tutaj gdzieś. Zobaczmy, tu jest tyrolka. Pokażmy tego. Tę mapę jeszcze raz. To jest tyrolka, to jest on. Ja pierdziele, jak? No patrzcie to! I prawie u niego będę. Podam tylko jedną tyrolkę, walnę sobie obok, jak najbliżej niego i... I dostawy będą błyskawiczne. Dobra, ale to, jak mówiłem, to w kolejnym odcinku. My na razie idziemy się dziabnąć do kwatery, począć. Szybki czek, czy jakaś nowa animacja będzie. Czy wróć nowa, czy będzie jakaś cutscenka właściwie. Ale widzę, że nie ma, więc dobra. No, amunicję mi tylko uzupełnili, worek z krwią i tak dalej, i tak dalej. Dobra. No jak wyjdziemy, no to raczej nic nowego się nie pojawi. Będzie tylko ciągle taka scenka właśnie, że jedziemy sami. Nic poza tym. Dobra, na razie póki co łażę tylko po górach, więc mogę na spokojnie to auto schować. Bo nie ma sensu, żeby się ciągle ta ciężarówka z nami tutaj przetegowywała. I nie ma też sensu brać żadnej innej. Składowanie pojazdu. Żadnego innego pojazdu, no bo po prostu no, jeżdżę po górach, więc co mi z tej... z tego pojazdu. Boże, jeżdżę, chodzę po górach. No dobra. Czyli tak, kolejny materiał lecimy sobie do alpinisty. No ode mnie, w tym odcinku to już będzie tyle. Tak więc do miłego i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w
Death Stranding. Na razie.